Starałem się oczywiście sporo przeczytać na temat zaginięcia rodziny Bogdańskich i to jest jakby kluczowa kwestia, czyli rozpoznanie bardzo wnikliwe tematu, no i zastanowienie się, co mogło takiego się wydarzyć, że pięcioosobowa rodzina znika któregoś dnia z domu w Starowej Górze. Oj, zawsze mam stres przed kamerą. To jest taki moment, w którym ja w ogóle zapominam, jak się nazywam, kiedy słyszę słowo akcja, prawda? W momencie, kiedy kamery są w zapisie i kiedy zaczynamy nagrywać ten program. Nie pamiętam, jak się nazywam, nie wiem, co mam mówić, więc ja, dla mnie to jest naprawdę jakiś horror. Bardzo dobre pytanie. Jeśli można by było na tym zarabiać pieniądze, to byłbym modelarzem, zajmowałbym się modelarstwem plastikowym. Mam tyle modeli do sklejania, że starczyłoby mi na całe życie jeszcze trochę. Moja ulubiona książka, bardzo często o tym wspominam, to Ziemia, Ojczyzna, Ludzie albo Ziemia, Planeta Ludzi, w zależności od przekładu, Antoine de Saint-Exupéry. To jest znakomita opowieść o człowieku i zawsze będzie mnie fascynowała. Ilekroć do niej zaglądam, tylekroć znajduję w niej niezwykle dużo interesujących, mądrych treści. Piszę kryminały, bo wychowałem się jako czytelnik na kryminałach. Wszystko zaczęło się od Sherlocka Holmesa, od opowieści o Sherlocku Holmesie. W związku z tym, kiedy pomyślałem sobie, że będę pisał powieści, to właściwie nie miałem żadnych złudzeń, że będą to opowieści kryminalne. Już wiem. Swego czasu na wycieczce szkolnej zapaliliśmy papierosy w autobusie. Mark Knopfler, nie mam tutaj złudzeń. Nie mam chyba takich marzeń, żeby rozmawiać z seryjnymi mordercami. Wolałbym na przykład porozmawiać ze znakomitymi autorami powieści. I tutaj wymienię Arnalda Indridasona i Harlana Cobena. Harlan Coben, Arnold Indridason. Jeden z moich ulubionych gatunkowych filmów są na pewno Ludzie Honoru. Nie mam żadnych rytuałów, chociaż pewnie powinienem mieć kilka właśnie na potrzeby tego typu pytań. Bez moich najbliższych to chyba oczywista sprawa. Wiele rzeczy, też wiele prawdziwych rzeczy i prawdziwych zdarzeń. Myślę, że to jest bardzo dobra inspiracja dla autora powieści kryminalnych.